Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tora. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z nowym vlogiem. Toro, czy chcesz się czymś podzielić z nami? Jak po świętach, jak po Sylwestrze się czujesz? Znaczy, no Wy tego Sylwestra widzicie jakby klipy sprzed. W sensie, u nas Sylwester już też był. A Sylwester na filmie będzie za chwilę. Także... No, nieźle. Tak, nieźle. Także jak się czujesz? Spoko. W nowym roku? Spoko. Uśpię trochę. Jeszcze nie ogarniam, szczerze mówiąc. Tak trzeba właśnie żyć. Tak trzeba przeżyć ten kolejny rok. Dobrze, w jak takim razie... Jak kuanka. Ja chciałam też coś powiedzieć. Czy ja mogłam coś powiedzieć? Oczywiście, że tak. Chciałam powiedzieć, że zaczęłam czytać Mężczyznę imieniem Owe. Zaczęłyśmy to razem z Tolciną w samochodzie, która się odczepiła od mojej paczki. No. Bo nie mogła się doczekać, jak będzie dalej. A ja po prostu jestem jak w trakcie. Jak ci się podoba? Płaczki już były? Jeszcze nie, ale blisko wszędzie cały czas. No, to prawda, blisko wszędzie cały czas. Miałyśmy z Tolą takie, wow, co to za koleś w ogóle jest? No ale dobra, zostawię to, bo Tola będzie pewnie o tym opowiadać, bo jak znam, życie skończy szybciej niż ja. Dziękujemy mamie bardzo, ściskamy ją bardzo serdecznie, a my tymczasem już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. I czekaj, właśnie to zbędne powtórzanie, teraz to zbędne przedłużanie, ponieważ ktoś mi przerwał. Przetrwajcie ten rok jak kłanka, wiesz, że tak to się zwierzę nazywa, nie mówię tutaj o kłosie, która kiedy jest zagrożenie, zwija się w kłębek i udaje, że jest martwa. Tak przejdźcie ten rok jak kłanka. Jak to się kłanka? Kłanka, jestem prawie pewna, że to kłanka. Kłanka? Nigdy w życiu tym nie słyszałam. Ale też nie obiecuję, że to nie kłanka, nie bierzcie mnie, jeżeli takie zwierzę nie istnieje. To w ogóle się tym nie przejmujmy. Dobra. Wiem, że jest wrzątki w telefonie. Już zaczynamy tego vloga. Cześć, przychodzę do Was z update'em czytelniczym, natomiast musicie mi niestety wybaczyć, że coś za mną szumi. Zaraz powinno przestać, ale jeżeli bardzo Wam to przeszkadza, to I'm very sorry. I przychodzę, żeby Wam opowiedzieć o książkach, które właśnie czytam / słucham. I powiem Wam właściwie tylko o trzech, bo ostatnio mój okres czytelniczy, w sensie czytam dość sporo, ale akurat w tym momencie nie mam za wiele nowych rzeczy do opowiedzenia. Więc może zacznę od audiobooka, którego zaczęłam słuchać na wyjeździe, na którym teraz jestem. I jest to książka Krótko i szczęśliwie Agaty Romaniuk, której słucham na BookBeatie. O, właśnie przestaje szumić, fantastycznie. Bo też, jak wiecie, z BookBeatem współpracuję i BookBeat jest sponsorem tego odcinka, za co bardzo Wam dziękuję. No i co? Zaczęłam słuchać tej książki, głównie dlatego, że bardzo lubię te serię reporterską, bo to jest w ogóle wydawnictwo poznańskie. I byłam bardzo zainteresowana, bo Agata Romaniuk napisała kiedyś taką książkę, nie pamiętam teraz tytułu, ale
tak wygląda i to jest, są historie o Manu. I ona była bardzo dobra, dlatego też Krótko i Szczęśliwie były moim następnym wyborem i powiem wam, że brałam ją trochę, w sensie nie, że z dystansem, bo wiedziałam, że prawdopodobnie będzie dobra, ale nie szykowałam się na nic specjalnego, a wow, ta książka, od kiedy jej słucham, a przysłuchałam już 1,5 godziny audiobooka, on jest w ogóle dość krótki, bo trwa 4 godziny łącznie, i sprawia mi tyle uśmiechu na buzi i tyle frajdy, że bardzo bym chciała wam ją serdecznie polecić już na samym początku. Jest to reportaż, który opowiada o miłości, która zwykle wydarza się w najmniej spodziewanym momencie, ponieważ tutaj bohaterowie są ludźmi starszymi. I po prostu autorka wyszukiwała takie historie, które no nie są takimi historiami, o których codziennie słyszymy, czy też o których czytamy, tylko właśnie na przykład znalazła historię, która jest w ogóle, od tego się zaczyna cała książka, jest to pierwszy reportaż, pierwsza jakby, wiecie, pierwsza partia o mężczyźnie, który zakochał się w kobiecie, która mieszkała w domu, no to był chyba dom opieki, która miała Alzheimera i on przychodził tam gdzieś tam opiekować się właśnie ludźmi i się w niej zakochał, ponieważ pięknie grała na pianinie, w sensie nie dlatego się w niej zakochał, ale jakby to ich na początku samym połączyło i te historie mają to do siebie, że one niosą tak wiele takiego ciepła, tak wiele takiej radości, entuzjazmu i takiego przekonania, że hej, życie naprawdę może być dobre, że ja nie mogę się przestać uśmiechać i po prostu cały czas tylko zatrzymuję ten audiobook i sobie tak myślę, jeny, jakie to jest wspaniałe, że są tacy ludzie i że są osoby takie jak właśnie pani Agata, które spisują te historie, żebyśmy my, nie poświęcający na co dzień uwagi takim sprawom, mogli się zatrzymać i pomyśleć sobie, że może nas też coś tak pięknego czeka, więc ogólnie jestem mega podekscytowana faktem, że go słucham. Dawno mi się nic aż tak dobrze, w szczególności z reportaży, nie pochłaniało, więc myślę, że dla każdego to będzie dobry reportaż. W sensie, no chyba, że bardzo, bardzo nie lubicie słuchać, jak ktoś jest szczęśliwie zakochany. Co zwykle jestem, właściwie to zwykle ja nie przepadam za takimi rzeczami. Ale jednak to, że to są starsi ludzie, no ma coś takiego w sobie, że po prostu nie da się tego nie wchłaniać do siebie w 100% i nie da się z tego cieszyć po prostu. Także jest bardzo dobrze napisany i jest bardzo dobrze się też go słucha, bo narratorką jest sama autorka, więc to już w ogóle jest dodatkowy plus. Jedyne, co może jest odrobinę minusem, ale tak naprawdę to nie jest minus, tylko raczej moje myślenie życzeniowe, to jest to, żeby te reportaże były odrobinę dłuższe, bo one są jednak no dość mocno krótkie, one są bardzo obfite w środku, ale wciąż chciałabym czasami jeszcze mieć parę stron więcej na temat tych ludzi, bo chciałabym jeszcze lepiej gdzieś tam ich poznać, ich historię, ich miłość i tak naprawdę to jest jedyne, co gdzieś tam myślę, że mogłoby być lepiej, gdyby było inaczej, ale oprócz tego myślę, że to jest bardzo dobra książka, myślę, że bardzo warto jest jej przesłuchać, przeczytać i naprawdę, naprawdę, no po prostu jest to dobra rzecz i sprawia mi dużo frajdy. I tak jak na początku powiedziałam, słucham jej na aplikacji BookBeat. Z BookBeatem współpracuję już od bardzo, bardzo dawna. Wiecie, że ja tę aplikację wam bardzo polecam. Możecie tam słuchać audiobooków, czytać e-booki, a w tym momencie z kodem zaksiążkowany bez polskich znaków macie aż 45 dni. Zwykle mieliście 30, teraz do chyba do marca, ale tego nie jestem pewna. Wpiszę wam w opisie, czy na pewno do marca. Macie możliwość przetestowania właśnie przez aż 1,5 miesiąca, bo 45 dni. Także jeżeli na przykład waszym postanowieniem noworocznym, co bardzo wam polecam, było czytanie w tym roku więcej książek, no to audiobooki są bardzo dobrą opcją do tego, żeby móc ich po prostu czytać więcej i częściej, no bo wiadomo, audiobooka sobie puścicie do sprzątania, do czytania, do czytania nie. Chociaż słyszałam o takiej metodzie, że podobno najlepiej się wchłania historię, kiedy się ją równocześnie słucha i śledzi tekstem po stronie, natomiast mnie by to tylko jakby męczyło o tyle, że mam wrażenie, że jak się słucha, no to się słucha wolniej niż się czyta, przynajmniej ja mam tak, więc ja tego nigdy nie próbowałam, natomiast jeżeli wy próbowaliście i wiecie, że to działa, to dajcie znać. W każdym razie, no, to będzie bardzo dobra opcja, żeby spełnić swoje postanowienie noworoczne. Aplikacja BookBeat, pomimo tego, że jest dość młoda na polskim rynku, to bardzo prężnie się rozwija i mamy tam bardzo duży dobór różnorakiej literatury, mamy tam podziały na gatunki, tu pewnie wam wklejam screena jak zawsze, na gatunki, na języki, mamy też zakładkę
inspiracje, gdzie jeśli nie macie konkretnych pomysłów, co możecie teraz przesłuchać, to tam Wam BookBeat podaje różne propozycje. Tak samo, jeżeli na przykład słuchacie jakieś książki, to też Wam tam będą podpowiadać coraz to bardziej w Waszym guście, im więcej będziecie słuchać. Także myślę, że naprawdę warto spróbować, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Jest tam kilka moich ulubionych książek w ogóle, które możecie przesłuchać, bo jest tam na przykład Teres Bowman, jest tam Gdzie śpiewają raki są, jest Hrabia Monte Cristo, które jeśli chodzi o formę, w jakiej jest najłatwiej przyswajalny, to zdecydowanie będzie to audiobook, ja też go słucham w audio i no myślę, że to sprawiło, że jeszcze bardziej się zakochałam w tej historii, niż gdybym miała ją czytać, bo momentami ma przystoje, takie, które może być ciężko przejść w książce, a w audiobooku po prostu sobie puścicie i to leci i słuchacie, ale nie jest to tak męczące, jak czasami potrafi być Hrabia Monte Cristo. Oczywiście kocham tę książkę, ale wiecie na pewno, o co mi chodzi. Także tutaj Wam jeszcze wstawię to, co ja mam zapisane. Jest tam też bardzo duża baza książek po angielsku, więc jeżeli na przykład chcielibyście poszerzać swój język, to również będzie bardzo dobra opcja. Także zachęcam Was do kliknięcia w link w opisie i wpisania naszego kodu, bo dzięki temu po prostu będziecie mieli za darmo do spróbowania naprawdę fajną aplikację. Także ja polecam. BookBeatowi bardzo dziękuję, że chcieli zasponsorować ten odcinek. Raczej ten film. No i co? Inne książki, które czytam. Jeszcze w domu przed wyjazdem udało mi się dokończyć Bohatera wieków Brandona Sandersona. I jestem pod dużym wrażeniem, natomiast to już wszystko wiecie, bo i Wam opowiadałam w poprzednim vlogu i Wam to mówiłam we wrap-upie, który już widzieliście na kanale grudniowym. Także Brandona Sandersona będę czytać dalej, bardzo Wam polecam i uważam, że fajna książka, bardzo warto poznawać ten świat fantastyczny. A oprócz tego tutaj sobie zabrałam, tylko muszę zmienić trochę statyw, bo jesteście właśnie telefon, czyli Wy leżycie na tej książce, którą chcę Wam pokazać. Mała zmiana kadru i ta książka to Dolina Kwiatów. Jestem już, no prawdopodobnie dzisiaj ją skończę, albo może ewentualnie w samolocie, jak będę wracać. Dolina Kwiatów to jest historia, która bardzo mnie rozczarowuje. Nie dlatego, że jest to zła książka, natomiast dlatego, że to jest kompletnie nie to, co mnie interesuje i kompletnie nie to, czego od niej oczekiwałam. Mamy tutaj historię z początku bardzo prostą, w sensie teoretycznie, bo mamy dziewczynę, która mieszka na Grenlandii i wylatuje do Danii i zostawia tam swoją dziewczynę, swoją ukochaną, z którą nie mają za bardzo poukładanych swoich relacji i za bardzo ona wylatując do tej Danii nie wie, czego się spodziewać po powrocie i nie wie, czy jak właśnie Malina, bo tak ma na imię ta dziewczyna, traktuje ich związek, ich relacje. No więc ona w tej Danii jest trochę zagubiona. Co na pewno na plus, to te różnice kulturowe między Grenlandią i grenlandzką kulturą, a Danią, bo jak wiecie lub nie wiecie, Grenlandia należy do Danii. Grenlandia jest terytorium zależnym, więc jakby no teoretycznie jest to wciąż kraj Dania. Natomiast no to bardzo mocno widać i też dobrze opisane jest to, w jaki inny sposób ludzie w Danii traktowali główną bohaterkę, czy też na przykład różnice w języku, czy różnice nawet w pewnego rodzaju bezpośredniości bardzo mocno są tu zaznaczane i to jest super. Natomiast niestety ta książka jest bardzo wręcz wulgarna. I ona jest bardzo taka, no bezpośrednia, ale ja lubię bezpośrednie książki, a to nie jest ten styl, który ja lubię najbardziej, bo mam wrażenie, że jest wręcz momentami prostacka. I to jest mocne słowo, wiem, i myślę, że niewiele osób się ze mną zgodzi przy tej książce. Ale jednak, no mam tutaj troszeczkę zgrzyt, bo z jednej strony teraz jest taki też, przewija się zresztą od samego początku motyw samobójstw. No to jest taki temat dość, bardzo ciężki, ale też dość taki, do którego ten taki bezpośredni, wulgarny styl nie do końca mam wrażenie pasuje, więc mi to nie odpowiada i też no właśnie, ja rozumiem, co ta książka próbowała zrobić, ja rozumiem, jakie były jej założenia i myślę, że do części ludzi to trafi, ale do mnie po prostu nie trafi. Ja bym chciała, życzyłabym sobie jednak czegoś innego i tak na przykład wiecie, no dużo tu jest o Grenlandii, w sensie dużo tutaj jest opisów na przykład grenlandzkich, ale wciąż to nie jest to, co do mnie trafia, po prostu. I to nie jest kwestia złej książki, czy złego jej napisania, tylko po prostu ja nie tego szukałam. Także nie krzyczcie na mnie w komentarzach, bo ta książka dostawała dużo nagród, więc jakby ja nie twierdzę, że znam się lepiej niż jurorzy, ale po prostu mówię, że to nie jest coś, co mnie specjalnie się podoba. Może też dlatego, że miałam bardzo dużo oczekiwania, bo wydawało mi się, że to w 100% będzie coś dla mnie, więc to też może być tak. No dobrze, no to chyba tyle, co chciałam Wam opowiedzieć. Idę
na spacer z audiobookiem w uszach. Będę dalej słuchała książki krótko i szczęśliwie. No i dam Wam znać jeszcze później, co dalej o niej sądzę. No i co? Na ten moment się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że vlog Wam się podoba. No i tyle. Widzimy się dla mnie prawdopodobnie za kilkanaście godzin, a dla Was za parę minutek. Cześć wszystkim, sorka, że wyglądam jakoś tak dziwnie, ale dalej jestem chora i czuję się też kiepsko, więc tak wyglądam, absolutnie to odzwierciedla. Przychodzę z moim update'em czytelniczym, który będzie dość emocjonalny. Skończyłam książkę Fredericka Bergmana, Mężczyzna imieniem Uwe. I pierwsza myśl jest taka, dlaczego film ma Otto zamiast Uwe. Otto to tak o wiele gorsze imię od Uwego. Uwe, imię Uwe opisuje osobowość Uwe w tym jednym słowie. Bez sensu jest ta zmiana. Ja ogólnie podeszłam do tej książki bez czytania tyłu, tylko z rozmów z Zuzią i bardzo Wam polecam, jeżeli po prostu chcecie przeczytać tę książkę i ją zakupić, to tylko z tego, co mówiła Zuzia, nie czytajcie tyłu, bo to Wam trochę psuje zabawę, bo ja jak przeczytałam dopiero gdzieś tak w połowie książki i tak wiele rzeczy tam nie było dla mnie potrzebnych, dla mnie to są takie trochę mini spoilery. A mi się właśnie bardzo ciekawo odkrywało, gdzie idziemy przez tę książkę. Bardzo, bardzo wzruszająca. To jest w ogóle debiut. Ja tego nie wiedziałam, tylko przeczytałam sobie gdzieś tutaj, to było napisane. Co jest niesamowite, bo książka jest bardzo, bardzo kunsztownie napisana. Vibe niespokojnych ludzi. Tutaj widzę bardzo mało różnic ogólnie. Mamy to też już, mam wrażenie, trochę typowe zakończenie dla Fredericka. Takie ładne podsumowanie, kto gdzie poszedł, w jaką stronę, co się jak zdarzyło, zdarzyło na koniec. To też było cudowne. Bardzo wzruszająca i pełna emocji historia. I chciałabym zacząć z taką rozmowę, bo mam wrażenie, że bardzo często traktujemy ludzi, którzy są czasami niemili, jak złych ludzi i właśnie z takim podejściem jest traktowany Uwe, który jest po prostu, no nie owija w bawełnę, nie? Ale no najmilszy na pewno nie jest. Jest po prostu wredny. I od razu przylepia się mu łaskę złego człowieka. I dopiero gdy poznajemy tak naprawdę jego backstory, rozumiemy, czemu on tak, a nie inaczej. I wydaje mi się, że jest to błędne założenie, że Owe tak naprawdę to bardzo mężczyzna no, po prostu o złotym sercu. Zuzi ulubiony moment to był, jak poznajemy jego żonę, to było cudowne, ale ja chyba nie jestem w stanie wskazać swojego ulubionego momentu. I w ogóle nie płakałam, muszę się pochwalić. Pamiętam, że Zucha wstawiła ankietę, czy coś się popłacze, czy nie. Kończyłam ją u przyjaciół rodziny i się nie popłakałam, więc wydaje mi się, że to mogło być dlatego, ale specjalnie przygotowana, zbudowałam sobie mały fort z dwóch krzeseł, bo to było tak jakby wysokie i one tam nie miały dziur między sobą, więc skryłam się na wszelki wypadek, ale nie płakałam. Pierwsze 50 stron, pierwsze 75 stron naprawdę, jest bardzo humorystyczne, takie leciutkie i ekstra płynie się przez nie, ale reszta nabiera już takiego rozmachu. Może były tam jakieś momenty przedłużeń i może odciupinę romantyzowało to stratę, ale ciężko byłoby nie mieć takiego wrażenia w tej książce. Więc absolutnie rozumiem, jak to się ze mną nie zgodzi. Ogólnie Parwanech, tak miała na imię, ma całe moje serce. To jest cudowna kobieta. I te wszystkie ksywki, które wymyśla Uwe ludziom z osiedla są absolutnie w punkt. I ogólnie blond Flondra i jej pies to były moje chyba ulubione rozmowy, w których Uwe był zgryźliwy. Ja w ogóle przeczytałam książkę w 2 dni. Więc jestem z siebie dumna, bo ona nie wygląda wcale na grubą i też gruba nie jest, bo ma tylko 350 stron, ale ja ostatnio nie czytam w ogóle książek takich, nawet takich,
350-stronicowych. Dlatego cieszę się, że udało mi się tak szybko przeczytać. No płynie się przez nią, ona jest tak interesująca i po prostu ma się już tyle miłości w sobie i czułości dla tych wszystkich bohaterów, że nie ma jak jej nie skończyć w tak krótkim czasie. Idealna na wiosnę idącą w sumie. Czy za daleko poleciałam? Nie idzie wiosna, nie? Książka jest 10. Jeszcze musimy przetrwać. Ale no cóż. Nie wiem, jak mam ją jeszcze polecić, po prostu zaufajcie mi, że jest dobra. Aha, i w ogóle to z jakichś ogłoszeń mniej ciekawych przyszły mi naklejki i jestem bardzo szczęśliwa, bo to są takie jakby odłamki gazetowe i też koniczynki zalaminowane. Ja naklejek używam ostatnio jako zakładki, albo używałam, bo właściwie teraz już tego nie robię, ale nie jestem w stanie powiedzieć z jakiego powodu. Uwielbiam naklejki. Ogólnie dajcie mi jedną najgorszą, najbrzydszą naklejkę ever, to mam serce na dłoni dla was totalnie. A teraz wiele osób mnie pyta o room tour. Nie mam porządku w pokoju, więc będziecie musieli się z tym pogodzić, dlatego taki szybciutki room tour zrobimy, a poprawny zrobię jak posprzątam. Właściwie wcale nie jest tak źle, nie? Wcale nie jest tak źle. Wiecie co? Ogarnę tutaj i zrobimy room tour. A na razie pokażę wam moje kamienie, bo tu też mam wiele pytań. Witam was znowu z tego samego miejsca. Bardzo chciałam wam urozmaicić trochę ten klip. Natomiast niestety w tym pokoju nie jestem w stanie w żadnym innym miejscu sensownie ustawić kamery i telefonu. Także I'm sorry, będziemy musieli na siebie patrzeć dokładnie w tym samym otoczeniu. I przychodzę do was z drugim update'em czytelniczym tego vloga. I mam wam troszeczkę do opowiedzenia, także bez zbędnego przedłużania, let's go! Udało mi się skończyć, słuchajcie, krótko i szczęśliwie Agaty Romaniuk i powiem wam, że chyba słowami nie jestem w stanie opisać wam, ile to we mnie wywołało takiego prostego entuzjazmu do życia. W sensie, ja się wzruszyłam w ogóle na jednym opowiadaniu, na opowiadaniu, gdzie był Dmitri i Luba chyba, nie pamiętam, natomiast to było bardzo współczesne opowiadanie, bo ono się działo w tym roku, w sensie w tym roku zostało zebrane do niego materiały, więc już po wojnie. I rzeczywiście to, jak jest on opisany i to, jak ta miłość między tą dwójką starszych już ludzi i ich ucieczka z Ukrainy do Polski, no była taka bardzo, ona nie była jakaś, wiecie, że patetycznie opisana, albo że nie wiem, że jakieś takie miała wzbudzać w was emocje, tylko po prostu ich miłość podczas tego strasznego wydarzenia no, sama wzbudza emocje. To nie było takie sztuczne wyciąganie z was jakichś tam płaczków czy czegoś. Po prostu tak to było dobrze napisane i bardzo nienachalnie, więc tam się wzruszyłam troszeczkę. Mam wrażenie, że dziwnie ustawiłam lampę i wyglądam na trochę czerwoną, natomiast musicie mi zaufać, że czerwona na żywo nie jestem. W każdym razie, bardzo dobry reportaż, oceniłam go na 4,25 i jest to bardzo dobry początek roku, żeby z nim zacząć. I też taką nasunęła mi się taka myśl, jeżeli lubicie na przykład książki Colleen Hoover lub też w ogóle czytacie dużo romansów, to myślę, że jeżeli chcielibyście spróbować z innym gatunkiem, czytając właśnie głównie ten, czyli romans, to ta książka mogłaby być dla was super, dlatego że jest trochę napisana jako taki zbiór romantycznych historii i w bardzo prosty sposób, ale bardzo piękny jest to wszystko tam zrobione, więc myślę, że jeżeli chcielibyście poznać jakiś nowy gatunek, to ta książka byłaby ekstra. Także
taki mały, mała polecajka ode mnie dla Was. No a dla ludzi, którzy no, lubią reportaże, no to znaczy też musicie lubić, w sensie musi Was interesować ten temat, ale wydaje mi się, że no, nie da się nie słuchać tego po prostu z ogromnym uśmiechem na buzi, ale zaczynam się powtarzać, więc może po prostu zakończę tutaj i powiem Wam, przeczytajcie, przesłuchajcie. Narratorka, w sensie autorka, ale równocześnie narratorka audiobooka absolutnie świetnie sobie poradziła, także jeżeli macie ochotę, to zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście spróbowali. Link przypominam w opisie. No i dobrze, to. I zaczęłam również słuchać książkę, do której zabierałam się już od dawna, czyli ta, która stała się słońcem. Nie przesłuchałam dużo, bo zaledwie chyba 40 minut. Natomiast mało ogarniam, ale zaczyna się bardzo interesująco. Zaczyna się motywem dziewczynki, która jest z bardzo biednej wioski, w której od dawna nie było, w sensie jest susza, jest nieurodzaj i ona musi się jakby, no, musi przetrwać i jakby potrafić sama gdzieś tam przetrwać i zdobyć sobie jedzenie. Początek był bardzo interesujący, taki angażujący, natomiast słyszałam mieszane opinie, także na razie się nie napalam i zobaczymy, jak to pójdzie i jak mi się to spodoba dalej. No i co? Aha, no i Doliny Kwiatów tutaj sobie położyłam. Nie ruszyłam za bardzo. Nie mam jakoś... W sensie ja muszę po prostu do niej przysiąść i przeczytać resztę na raz i zakończyć moją przygodę z tą książką i to chyba tyle. Tutaj wam dziwny przedmiot, ale to jest mój pasek od torebki, bo mam torebkę, w której można zamieniać, że albo będzie długi pasek, albo będzie krótki, bo tak dziwnie wyglądał w tym kadrze przez chwilę. W każdym razie no. To tyle, co chciałam Wam tutaj opowiedzieć. Jeśli chodzi o Budapeszt, albo nawet może najpierw, jeśli chodzi o Alicante, bo w tym vlogu jest i są klipy z Alicante i z Budapesztu. Wyjazd do Alicante był fantastyczny. Bawiłam się absolutnie prześwietnie. Alicante samo piękne. Zdecydowanie bardziej mi się podobało niż Barcelona i mam wrażenie, że kompletnie inny klimat, w sensie ludzi nawet. Więc polecam Wam na taki właśnie, na chillerkę taką tak zwaną. Nie na zwiedzanie, bo tam za dużo miejsc, znaczy myśmy też dużo nie chodzili, ale wydaje mi się, że za dużo miejsc do tak typowego zwiedzania nie będzie, ale tak na chillerkę, na kompletne wyluzowanie i na zobaczenie takiego trochę wolniejszego życia jest super. Z kolei Budapeszt jest w porządku. Na pewno nie jest to złe miasto do odwiedzenia, natomiast wydaje mi się, że nie dorasta trochę do opinii ludzi, którzy, moich znajomych, którzy gdzieś tam o Budapeszcie mi opowiadali i się zachwycali. Może ja jestem w złej porze, bo jednak jest styczeń, trochę było deszczu, trochę jest no, tak szaro, buro, ale mam wrażenie, że jest to trochę smutne miasto i szczególnie po tym słonecznym Alicante może mam taki kontrast, że nie do końca ono jest takie piękne, jak mi się wydawało, że będzie. Natomiast wciąż dobrze się bawię i wciąż jest tutaj dużo rzeczy do zobaczenia, także mało raczej nagrywam, bo no tak jak mówię, pada deszcz i jest szaro, więc klipy wychodzą średnie, ale no, na dwa dni, na taki tak zwany city break, czyli na taki weekend gdzieś poza miastem, poza Polską, Budapeszt, myślę, że będzie spoko. No i oczywiście kupiłam koszulkę, którą Wam pokażę na następnej przebitce lub też już Wam pokazałam, bo nie wiem, jak tego vloga zmontuję. Dobrze, to tyle, pogadam już głupotkis. Także widzimy się już na zakończeniu tego vloga. Wiedziałam, że o czymś jeszcze muszę Wam powiedzieć i prawie zapomniałam, także słuchajcie, sorki, dogrywam się do update'u, ale jest super sprawa, ponieważ moi rodzice między innymi brali udział w bardzo fajnej rzeczy, którą Wy możecie teraz posłuchać i być jakby jej odbiorcami, a mianowicie nagrali audiobook. Audiobook ma tytuł Do Ciebie Mówię, jest autorstwa Lecha Mackiewicza i jest dostępny oczywiście na BookBeatie. I dzisiaj, kiedy ten nagrywam, miał premierę, czyli 5 stycznia, moja mama, czyli Małgosia Literacka, nagrywała tam rolę narratorki. Mój tata z kolei napisał muzykę, a w dialogach normalnie możecie posłuchać aktorów z teatru. Także ja słuchałam tylko we fragmentach, jeszcze nie miałam okazji przesłuchać całego, natomiast i słuchałam muzyki, którą tata napisał, i słuchałam mamy, która tam naprawdę pięknie, narracyjnie sobie radzi. Także jeżeli macie ochotę posłuchać czegoś, co zrobili nasi rodzice, no to zachęcam Was do zerknięcia na BookBeatie. Raczej będzie dostępny tylko tam, także jeżeli macie chęć, no to zachęcam chęć do zerknięcia w link po prostu. Natomiast ja się tym jaram, jestem bardzo dumna z nich, że biorą udział w czymś takim i w takich projektach, więc you go, boys and girls. Miałam na myśli moich rodziców, ale nie mogłam wymyślić, jak ich nazwać. Także no, tylko tyle chciałam Wam powiedzieć i już Wam nie przeszkadzam. Zacznijmy od kamieni. Nie będę nazywać ich poszczególnie, bo to nie miałoby sensu, ale
Często też pytacie mnie, skąd dane mam i odpowiedź jest bardzo skomplikowana, ponieważ za każdym razem, jak wyjeżdżam w góry, to tam jest wiele stoisk z kamieniami, z których korzystam. Przez internet nigdy jeszcze nie zamawiałam i też wiele dostaję w prezencie od was albo od przyjaciół. Także no, to jest stoisko numer dwa. Cudowne, absolutnie stunning. O wiele bardziej kolorowe niż tamte, bo tamte było bardziej pastelowe. Tutaj mamy samotnego kamień, to jest wulkaniczny. Nie jestem absolutnie w 100% pewna, czy tak on się nazywa. Tutaj mamy takie malutkie skupisko we czwórkę, a tutaj na biurku mamy wszystkie, które są właśnie z tego wyjazdu. Ciekawostka, ten był w kluczach, ale oderwał się, więc położyłam go tutaj. Chwilę, na którą wszyscy czekali. Zapraszam na, uwaga, uwaga, fanfary, room tour. Specjalnie dla was posprzątałam. Tak prezentują się moje drzwi. Wow, trzymam na nich moją torbę. Tutaj mamy piękny plakat. Tutaj mamy kosz, który ogólnie powinien być na tarasie, aczkolwiek jest zima, więc użyłam go jako mój kosz na pranie i tam kładę po prostu ubrania, żeby się nie walały po podłodze. Tutaj mamy moje rzeczy kosmetyczne, na dole mamy szafkę, która jest zapełniona syfami. Tutaj mamy bieliznę, tutaj mamy rzeczy artystyczne. Tutaj mamy wszystko i nic, ale jestem posprzątane. A tutaj jest pusto, tutaj trzymam plecak zazwyczaj. Tu mamy wieżę, kolumnę i książki. Tak prezentuje się natomiast moja tablica, która teraz jest już chyba w stanie wyglądowym, dość ładnym. Uwielbiam te pocztówki, mają moje całe serce. Też kupiłam je na wyjeździe w górach we wrześniu jakoś. Tutaj mamy plakat z zespołu Duster, który bardzo, bardzo lubię. Tutaj mamy taką kreatywną przestrzeń. Z tyłu są moje akwarele, jakieś kadzidełka, kaktus, którego mam od nie wiem ilu. A tu są pędzelki, do których niestety niedawno dorwała się grzanka i co drugą noc budzi mnie, bo najwidoczniej też chcę malować. Tutaj mamy mnie w oknie, dzień dobry. Roślinki nad łóżkiem, łóżko to jest moja szafka nocna, tutaj trzymam książki, które obecnie czytam albo mam w planach czytać i niestety jest ich tak dużo, że musiałam zacząć układać też z tyłu, nie wiem czy tutaj, o tam są po prostu różne książki i zeszyty, z których najczęściej korzystam. To są takie moje personalne, tu pierwszy jest od czeskiego, drugi jest jakiś brudnopis do rysowania, a w trzecim mam zapisane różne imiona. Tak się prezentuje moje łóżko, które specjalnie dla was pościeliłam. O, to jest moja piękna scena. Tutaj mamy szafkę, której absolutnie nienawidzę. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego ona tam jest, ale jako, że niedawno zepsuła mi się lampka, no to teraz zawiesiłam ją tutaj, bo ona normalnie powinna być tu, ale no cóż. Przynajmniej mamy tutaj trufle, która ma swoje miejsce widoczne. Jak widzicie, mój pokój jest dość mały, więc nie mam miejsca na normalną szafę i swoje ubrania trzymam w tych dwóch szufladach łóżkowych. Tu mam lustro. Dzień dobry. Ono też zostało przetransportowane, stąd to nie było oryginalnie. Tu mamy kolejny obraz z targów, kupiony od tego samego pana. Absolutnie uwielbiam. Tu natomiast mamy biurko, lampka ma chyba z 8 lat dosłownie, a komputer zawsze jest otwarty, chociaż prawie nigdy go nie używam. Tu natomiast, jeżeli się zastanawiacie, co to jest, to mamy tutaj mój plan lekcji oraz rzeczy, które muszę zaliczyć i rzeczy w ciągu tygodnia, które mam, bo w 8 klasie teraz się nie mogę połapać. Tu mamy roślinkę, którą ostatnio kupiłam. Bardzo mi się podoba i ukradłam mamie doniczkę. A to jest księżyc z koflanda, jakby ktoś pytał, za 5 zł i od razu mówię, że świeci nam kolorowo, bo ja tego nie wiedziałam, kiedy kupiłam. Tutaj mamy moje przybory papiernicze z jakimiś zeszytami, tam też jest w miarę czysto. Kosz na śmieci,
I to by było właściwie na tyle. Dziękuję za oglądanie. I nie zwracajmy uwagi na brudny dywan. Miłego dnia życzę. Ten pokój to taka moja absolutna cicha przestrzeń, gdzie mogę się zaszyć i udawać, że świata poza nim nie ma. Pamiętam, że jak się tu wprowadziliśmy, to był problem ze mną i z moimi rodzicami, ponieważ cały czas tutaj przesiadywałam i niewiele się zmieniło. Przechodzimy do Was zakończyć tego vloga, ale zanim powiemy jeszcze sekundeczkę o książkach, jestem od paru dni, ale czuję, że już na amen fanką Formuły 1. Niestety, nie mogę przestać o tym słuchać, niestety. Kupiłam sobie taką bluzę z Ferrari. Co prawda mój favorite team, mój Haas. Haas. Günther Staffel! Znaczy on jest Günther Steiner, ale chyba Steiner, ale ja zawsze nie mówię Günther Staffel! Wiecie, ile razy to słyszałam w ciągu ostatnich dwóch dni. Günther Staffel! Ja sobie chyba sobie go wytatuuję, szczerze. Nie gadaj! Nie, no nie, ale nie jestem daleka od tego pomysłu. W każdym razie, tak, obejrzałam Drive to Survive na Netflixie, w sensie zostały mi jeszcze dwa sezony, ale się strasznie wciągnęłam i zaczęłam bardzo dużo o tym czytać i zaczęłam bardzo jakby to wciągać całą sobą. Ja wiem, że ten serial jest mocno przerysowany, wiem o tym, ale nie można mu zaprzeczyć, że dla takiego laika jak ja naprawdę potrafi wciągnąć formułę, więc ogólnie szacun, bo nigdy nie sądziłam, bo zawsze się śmiałam z taty, który oglądał Formułę 1, ale ja teraz będę oglądać Formułę 1 razem z nim i już się nie mogę doczekać na nowy sezon i moim marzeniem jest pojechanie na Grand Prix. Dobra, koniec o Formule 1. I'm sorry, ale musiałam się tym podzielić. Książki. Załóż kanał o Formule 1. Marzę o tym. I dawaj. Zaproszę Günthera Staffela. Dobrze, słuchajcie, książki. Ja może zacznę od czegoś, co dzisiaj przyszło. Arystoteles i Dante przepadają w toni życia. No. I słuchajcie, jesteśmy bardzo dumnymi patronkami tej książki. Będziemy ją na kanale recenzować dla Was. Prawdopodobnie już w następnym vlogu. Nie mogę się doczekać. Tak, ja ją czytałam do połowy. W PDF-ie przedpremierowo zdecydowałam, że resztę sobie już zostawię na taki po prostu... na taki ten. Także tego się możecie spodziewać. Skończyłam Dolinę Kwiatów, natomiast... Szczerze to trochę już nie chcę przynudzać o niej, bo cały czas o niej gadam i ile można. A niestety nie jestem jej fanką i mi się nie podobała. Doceniam, co ona próbowała zrobić i szanuję bardzo te niektóre z tych elementów, ale koniec końców całościowo ona po prostu do mnie nie trafiła. Oprócz tego udało mi się również skończyć, słuchałam w audiobooku na BookBeatie Ta, która stała się słońcem. No i cóż mogę Wam powiedzieć. Ja chyba miałam za wysokie oczekiwania do tej książki. Natomiast początek i koniec bardzo dobre, wszyscy tak mówią, środek no taki... Ale to też więcej Wam o tej książce opowiem już prawdopodobnie w podsumowaniu. I zaczęłam czytać książkę Bliscy z polecenia Toli, czyli Ani Erno, czyli noblistka. I jestem dokładnie w połowie, więc może sobie w następnym vlogu, jak uda mi się skończyć, na jakimś początku albo na końcu podyskutujemy o powieści Ani Erno. Także to tyle ode mnie. Ale na razie Zucha mówi, że szału nie ma. W sensie nie, to jest bardzo dobra książka, tylko po prostu widząc reakcję Toli, która była bardzo tym, bardzo dotknięta. No bo ta książka jest bardzo moja. No a właśnie, a moja nie. I dlatego... No bo to nie jest książka... Twoja po prostu. Tak, dokładnie. To o to chodzi. Także tutaj to powinnaś wziąć poprawkę na moje polecenia. Ale nie, bo ja uważam, że to jest bardzo dobra książka. Po prostu wydawało mi się, że bardziej mnie dotknie. Okej. Okay. Pokaż swoją. Ale został jeszcze ostatni rozdział przecież. Wiem i dlatego czekam. Bo ta książka składa się z trzech rozdziałów. Pokaż swoją lekturę. Zemsta! Lubiłam zemstę. No cóż, zobaczymy. Ja, jako że jestem chora, to mnie skipnął sprawdzian. Bo zapomniałam totalnie. A kiedyś w ogóle wygrałam. Bo wygrałam w jakimś kursie polonistycznym czy coś. I oczywiście jak zawsze nagrodą były książki i zemsta. Mogę być lepiej. Ale kiedyś dostałam też Oscara i Panią Różę. Tak, w ładnym wydaniu. Pamiętam, że moja nauczycielka się zakładała z bibliotekarkami, którą wezmę i ona obsługiwała oczywiście Oscara i wybrałam Oscara. Zaczęłam dopiero. Na razie jest dość śmieszna. No to jest dość śmieszna książka. No, bo to jest chyba komedia? Taka znaczy, dramat, you know, ale komedia. Wydaje mi się, że... Znaczy szczerze, to nie mam takiej wiedzy polonistycznej, żeby ci odpowiedzieć. No bo nie pamiętam. Wiecie co, zostaw ten temat. Jest spoci. Ale pamiętam, że mi też się całkiem podobała. Zobaczymy, na razie absolutnie nie mam żadnych uczuć do tej książki. No i tym bardzo pozytywnym akcentem, bo vlog jest i tak bardzo długi, ściskamy Was, widzimy się w kolejnych filmach. My zaraz będziemy szły nagrywać dla Was właśnie takie siedzące na statywem i w ogóle, także... Już będzie normalnie. Znaczy, ja, no ostatnio nam dobrze idzie nagrywaniem. No, myślisz?
Dobrze. No dobra, to dajcie koniecznie znać, co Wam się udało przeczytać w zeszłym tygodniu, a my się będziemy z Wami żegnać. A i dajcie znać, jak Wy spędziliście Sylwestra. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!